Mamy trójkąt prostokątny, w którym jedna z przyprostokątnych ma długość a, druga przyprostokątna ma długość b, a przeciwprostokątna ma długość c. Jak widzimy taki trójkąt, no to od razu wiemy, że ponieważ to jest trójkąt prostokątny, to długości jego boków spełniają twierdzenie Pitagorasa, czyli a do kwadratu dodać b do kwadratu, suma kwadratów długości przyprostokątnych, jest równa kwadratowi przeciwprostokątnej. Kwadratowi długości przeciwprostokątnej, czyli c kwadrat. No dobrze. A teraz spróbujemy wykorzystać tę zależność, ten wzór, do tego, żeby prowadzić bardzo ważną tożsamość trygonometryczną. Powiedzmy, że tutaj mam kąt, który sobie oznacza literką alfa. No i teraz zastanówmy się, ile jest równy sinus tego kąta alfa. Sinus kąta alfa. Z definicji Sinusa i kosinusa w trójkącie prostokątnym wiemy, że sinus kąta to jest stosunek przyprostokątnej leżącej naprzeciwko tego kąta alfa, czyli naprzeciwko kąta alfa mamy przyprostokątną A do przeciwprostokątnej, czyli C. Czyli to będzie A podzielone przez C. No dobrze, a kosinus naszego kąta alfa ile będzie równy? To jest stosunek przy prostokątnej przyległej do kąta alfa, czyli tej, która dochodzi do wierzchołka kąta alfa, czyli jej długość wynosi b, do przeciwprostokątnej, czyli c. No dobrze, teraz zauważmy, że tutaj mamy w twierdzeniu Pythagorasa kwadraty długości, a tutaj mamy stosunki długości. Żeby jakoś z tego wzoru, który tutaj mamy po lewej stronie skorzystać, to ja teraz podniosę obie strony tych równości, które tutaj napisałem, do kwadratu. Czyli napiszę, że sinus kwadrat alfa to będzie a do kwadratu podzielone przez c do kwadratu. Tak samo zrobię z kosinusem i napiszę, że cosinus kwadrat alfa to jest b do kwadratu podzielone przez c do kwadratu. Po prostu podniosłem obie strony tych równości. Do kwadratu. No i teraz mamy tutaj kwadraty, a kwadrat, b kwadrat. No to spróbujmy to dodać. Obliczymy sobie taką sumę. Ile to jest sinus kwadrat alfa dodać cosinus kwadrat alfa? Ile to będzie? No sinus kwadrat to jest a kwadrat podzielone przez c kwadrat. No, i do tego dodajemy kosinus kwadrat, który jest równy b kwadrat, znowu podzielony przez c kwadrat. Więc mamy wspólny mianownik. Mamy wspólny mianownik, czyli możemy napisać, że to jest a kwadrat, dodać b kwadrat. No, i wszystko podzielone przez c kwadrat. No dobrze, a ile to jest a kwadrat plus b kwadrat? Z twierdzenia Pitagorasa wiemy, że a kwadrat plus b kwadrat to jest po prostu c kwadrat, czyli licznik tego ułamka to jest po prostu równe c kwadrat. Mianownik też jest c kwadrat. Więc po skróceniu c kwadrat przez c kwadrat to nam się skróci i dostaniemy po prostu 1. Czyli widzimy, że niezależnie od tego jaka była miara tego kąta alfa, to sinus kwadrat alfa, dodać kosinus kwadrat alfa, suma kwadratów, sinusa i cosinusa jest równa zawsze 1. No i to jest, można by powiedzieć, najważniejsza tożsamość trygonometryczna. Możecie się zastanawiać, co w niej takiego jest ciekawego. No ale zauważcie, że ona jest bardzo przydatna, no bo jeżeli ktoś nam powie jaka jest wartość sinusa kąta alfa, to mogę rozwiązać to równanie i znaleźć wartość kosinusa i na odwrót. Poza tym ta tożsamość jest podstawą do, do definicji funkcji trygonometrycznych za pomocą okręgu jednostkowego. No i tym zajmiemy się w następnym filmie. W tym filmie wyprowadziliśmy sobie tę tożsamość korzystając z definicji funkcji trygonometrycznych w trójkącie prostokątnym, czyli Takiej definicji, która jest dobra tylko dla kątów ostrych, które występują w trójkącie prostokątnym. W następnym filmie pokażemy, że ta tożsamość jest prawdziwa zawsze, dla dowolnego kąta alfa, również rozwartego, no i w szczególności dowolnie dużego dodatniego, jak i ujemnego.